nagrody, puchary, pamiątkowe flow, fila dla fotoreporterów. To wszystko było przewidziane przez organizatora Łukasza Opkę, który to wszystko zaaranżował, zorganizował i doprowadził do szczęśliwego finału. A w boksach startowych już powinni być powożący zaprzęgami jednokotnymi, potocznie zwanymi singlami, bo single zaprosimy już za chwilę, aby wyjechały do dekoracji. Zobacz, tam widać, takiego brązowego, widzisz? Taki mały tam jest, taki brązowy, widzisz? Gratulacje, uściśnięta dłoń, uśmiechnięte twarze, miło to widzieć na zakończenie podczas ceremonii dekoracji. I tak się cieszy Dominika z tak wielkiego pucharu, a trzeciego miejsca to u nas przed Państwem Dominika Rimkę. Trzecie miejsce to jest zaszczytne. Nie muszę powlewać szefowej, bo potem mnie to stajnie nie puści, albo mamutom za dużo podsypię. Ale cóż, kto ma sitko, ten ma władzę, drodzy Państwo. Tak to już jest w dzisiejszych czasach. Przed Państwem powożący zaprzęgami czterokonnymi kuce. Wręczone wszystkie nagrody, uściśnięte dłonie, to poprosimy o rundę honorową, którą poprowadzi zwycięzca tej kategorii. A przygotowują się single. Państwo oczywiście w rytmie znanej melodii. Orkiestra wiedeńska przygrywa, głośników to słychać. Starali się w krawatach wszyscy i grają Marcela Rybskiego w ramach rundy honorowej dla zaprzęgów czterokonnych w kategorii kuce. Przed Państwem zwycięzca, niekwestionowany zwycięzca, Sebastian Cirocki, Poruja Kościelna. Drugie miejsce, Michał Stamiński, Polewice. I trzecie miejsce, jakże zaszczytne i szczęśliwa położąca Dominika Rimkę, Przybyszów. Wielkie brawa dla położących zaprzęgami czterokątnymi kucy.